Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 7 rozdział jeszcze raz i przeczytajmy ostatnie wiersze z tego rozdziału, poczynając od wiersza 13. Ci z Was, którzy tutaj ostatnio byli na ostatnich kilku nabożeństwach, pamiętają, że Bóg dokonał niezwykłego przebudzenia w Izraelu. Poruszył serca Izraelitów, pociągnął ich ku sobie. Na nowo zaczęli tęsknić za Bogiem, na nowo zaczęli Go pragnąć, wołać do Niego. I w odpowiedzi na wezwanie Samuela odwrócili się od fałszywych bogów, zwrócili się ku prawdziwemu Bogu i Jemu tylko służyli. Do Niego lgnęli z całych serc. I w rezultacie Bóg dał im oglądać niezwykłe wyzwolenie, niezwykłe zwycięstwo nad ich wrogami, Filistyńczykami. I ostatnio rozmawialiśmy o tym kamieniu pamiątkowym, który został postawiony tam po tej zwycięskiej bitwie między Mispą a Jeszaną i który nazywał się Eben Haezer. Wiersz 13. Tak to Filistyńczycy zostali upokorzeni i już nie napadali na obszar Izraela. Ręka Pana zaś ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Wróciły też do Izraela miasta, które Filistyńczycy zabrali Izraelowi od Ekronu po Gat. I obszar ich także wyrwał Izrael z ręki Filistyńczyków. Również między Izraelem a Amorejczykami panował pokój. A Samuel był sędzią w Izraelu przez całe swe życie. Corocznie wychodził do Betelu i Gilgalu i Mispy i odprawiał sądy nad Izraelem we wszystkich tych miejscowościach. Potem wracał do Ramy, ponieważ tam był jego dom i tam sądził Izraela. Tam też zbudował ołtarz Panu. A więc po tym okresie odstępstwa, po tym okresie niewoli, cierpienia i pokuty i cudownego wyzwolenia przychodzi czas pokoju, czas odpoczynku, czas odetchnienia. Filistyni już Izraela nie uciskają, nawet jest tutaj jakiś czas pokoju z Amorejczykami. Samuel sprawuje tą służbę sędziego i też miejsce, gdzie na stałe przebywa, jest miejscem, które jest takim wizerunkiem uwielbienia i wizerunkiem chwały. Ten ołtarz, który tam stoi, nie wiemy dokładnie, jakiego rodzaju funkcję sprawował. W każdym bądź razie Samuel jako sędzia i Boży prorok ewidentnie też w ten sposób demonstrował tą konieczność oddawania Bogu chwały i czczenia Boga, mimo że najwyraźniej ten przybytek, który wcześniej był w Sylo, już nie spełnia tej funkcji, nic o nim nie czytamy od czasów tamtej haniebnej bitwy i zabrania skrzyni przymierza z Sylo. Tutaj jak gdyby Rama staje się takim miejscem, takim centrum pobożności, gdzie Samuel przebywa i tam też buduje ołtarz Panu. I czytając te wiersze, możemy po prostu tak podejść do nich jako pewnych tutaj takich historycznych tylko stwierdzeń mówiących o tym czasie pokoju. I takie było moje pierwotne zamierzenie. Chciałem od razu przejść do 8 rozdziału i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda mi się to zrobić. Ale rozważając te wiersze, myślę, że możemy dostrzec w nich pewne analogie, które
zawarte są w tej natchnionej przez Boga części historii swojego ludu. Myślę, że nie jest to bezpieczne, aby w każdym jednym jakimś historycznym wydarzeniu doszukiwać się nie wiadomo jakich wielkich duchowych prawd i za wszelką cenę uduchawiać to wszystko, co jest w Bożym Słowie zapisane. Niemniej jednak czytamy, że całe Słowo jest nam dane do nauki, do wychowywania, do naprawiania naszych błędów, do tego, żebyśmy byli pełni, doskonali, przydatni do wszelkiej dobrej służby. I myślę, że te wiersze, chociaż w swoim pierwotnym znaczeniu odnoszą się do pewnych tutaj historycznych wydarzeń, które są jakby tłem do tego, o czym dalej jest mowa w 8 rozdziale. Myślę też, że bezpiecznie jest nam widzieć je jako owoc tego, co wcześniej miało miejsce. Dlatego, że te wiersze następują bezpośrednio po tym, co wydarzyło się w Izraelu. Właśnie po tym, jak oni się upamiętali, po tym, jak oni szukali Boga i jak doświadczyli tego cudownego wyzwolenia spod mocy Filistynów. A więc zastanówmy się, czy rzeczywiście możemy tutaj dostrzec pewne analogie do życia człowieka, który pokutuje, który szuka Boga, który decyduje się zerwać z grzechem, decyduje się odwrócić od tego świata i służyć tylko Bogu. Jakie rezultaty, jakie owoce takiego postępowania, takiej postawy pojawiają się w życiu takiego człowieka. I czy te tutaj historyczne właśnie wydarzenia nie są dobrą ilustracją tego, co ma miejsce w życiu pokutującego chrześcijanina. A więc po pierwsze widzimy tutaj, że władza Filistynów została nad nimi złamana, czy zostali wyzwoleni spod tej opresji filistyńskiej, która myślę jest dobrym obrazem i symbolem tej opresji złego w życiu wierzącego człowieka. Tak długo jak człowiek żył w swoim grzechu i w swojej nieprawości, był pod władzą złego. Czytamy w Nowym Testamencie o tym, że ludzie, którzy nie służą Bogu, ludzie, którzy nie kierują się Bożą prawdą, są w okowach złego. Nie jest tak, że człowiek jest niezależny. Nie jest tak, że człowiek stoi na jakimś neutralnym gruncie i decyduje o sobie. Czytamy, że oprócz tego widzialnego świata, w którym funkcjonujemy, żyjemy też pewnej duchowej rzeczywistości. I albo ktoś jest w rękach Bożych i jest kierowany przez dobrego, świętego Ducha. Albo Słowo Boże mówi, jest w rękach diabła. I jest inspirowany i jest prowadzony przez złe duchy. Oczywiście patrząc na nasze doświadczenia i ludzi tego świata, widzimy, że ten zakres tej inspiracji i tego prowadzenia złych duchów jest bardzo różny. I są ludzie, którzy wydaje się bez Boga wcale tak źle nie żyją. I wydaje się, że wcale nie są pod wpływem jakichś złych mocy. Są inni, w których życiu bez wątpienia dostrzegamy inspirację demoniczną. I wielu z nich przyznaje się do tego. Niektórzy nawet się tym chlubią. Jednak Pan Jezus powiedział wyraźnie, że jeśli ktoś nie jest ze mną, to jest przeciwko mnie. I Słowo Boże nie mówi o jakimś takim wyrwaniu ludzi z jakiegoś takiego neutralnego miejsca. Ale kiedy mówi o zbawieniu wierzących ludzi, mówi o wyrwaniu ich z królestwa ciemności, które jest domeną złego. I przeniesieniu ich do królestwa światłości, które jest domeną Chrystusa.
A więc tutaj Słowo Boże bardzo wyraźnie nam pokazuje. Zresztą apostołowie też w swoich listach, kiedy mówią do wierzących, mówi, kiedyś służyliście władcy, który teraz rządzi w sercach synów opornych. Wszyscy, mówi, byliśmy poddani w niewolę grzechu, nieprawości tego świata i złego, który jest księciem tego świata. A więc człowiek, który doświadcza zbawienia, doświadcza wyzwolenia spod mocy złego, to wcale nie oznacza, że nie będzie jeszcze ataków. I jak będziemy czytali dalej tą księgę, zobaczymy, że Filistyni, chociaż jak tutaj czytamy, już Boża ręka ciążyła nad nimi i już nie władali nad Izraelem, to wcale nie oznacza, że nie próbowali z nimi walczyć. Jeszcze długo, długo, zanim Dawid w końcu jako król rozprawi się z nimi. Ale jeszcze przed nim jest Saul i te różne walki z Filistynami i ten okres jeszcze najazdów i jeszcze ich wciąż prób dotarcia do nich. Ale ich władza jako taka została złamana. I tak samo w naszym życiu. Kiedy doświadczamy zbawienia w naszym życiu, szatan przestaje być naszym panem. Przestaje nami pomiatać. Przestaje nas kierować i inspirować. Ale to nie oznacza, że nas zostawia w spokoju i trzyma się od nas z dala. Nie. Wciąż próbuje z jednej, z drugiej strony gdzieś nas podchodzić. Próbuje jakąś partyzantkę uprawiać. Dlatego musimy mieć się na baczności. I dlatego musimy z nim walczyć. Ale ręka pańska ciąży na nim. Już nie jest tak jak kiedyś, że jego ręka złego ciąży na nas. Ale teraz ręka pańska trzyma tego złego w takim miejscu, w którym jedynie Bóg pozwala mu dostać się do nas. Dla swoich dobrych celów. Tak jak dzisiaj chociażby w tej historii, którą Piotr czytał na początku, widzimy. Ta historia również pokazuje to, że Bóg jest władcą złego. Że zanim zły cokolwiek może zrobić, musi najpierw prosić o pozwolenie. Że nie może sobie robić, co jemu się podoba, ale również zły i jego zastępy są ograniczone przez Boga. I jeśli mogą cokolwiek zrobić, to dlatego, że Bóg na to im pozwala. A więc widać tutaj ten element wyzwolenia. Po drugie, w naszej naturze nieodrodzonej, cały nasz ludzki potencjał jest poddany złemu i jest skażony naszym grzechem i naszą nieprawością. I dopiero kiedy nawracamy się do Chrystusa, wtedy doświadczamy tego nowego porządku w naszym życiu. Wtedy to prawo Boże, które tutaj Samuel reprezentuje swoimi sądami, zaczyna też działać i w naszym życiu. I to, że jak kiedyś kierowaliśmy się tylko naszymi pożądliwościami, kierowaliśmy się mądrością naszego upadłego rozumu, kierowaliśmy się naszymi zachciankami i tym, co nam się wydawało dobre w naszych oczach, tak jak Izrael cały czas w Księdze Sędziów, tak kiedy nawracamy się, to Boże prawo, Boże słowo, Boże wyroki, Boże sądy, to zaczyna nas obowiązywać. I temu się poddajemy. I nasze życie zaczyna nabierać jakiegoś porządku. Nasze życie obiera jakiś konkretny kierunek. Przestajemy żyć chaotycznie z dnia na dzień, kierując się tym, co niosą okoliczności tego życia. Ale Boże słowo, Boże prawo, Boże zasady zaczynają dominować nasze życie i nam pozwalać podejmować decyzje, które są zgodne z tymi Bożymi zasadami. I w końcu nasze serca, kiedyś oddane w chwale naszemu własnemu ego, oddane w gonitwie za rzeczami tego świata, w poszukiwaniu zaspokojenia dla siebie, nasze serca stają się świętym ołtarzem, na którym Bogu jest oddawana chwała. Gdzie Bóg zajmuje to pierwsze, najważniejsze miejsce. I nasza cześć, nasze uwielbienie w Jego kierunku jest kierowane.
Wierzę, że są to owoce, które są obecne w życiu każdego, kto nazywa się chrześcijaninem. Jeśli zwierz się chrześcijaninem, a te elementy nie są obecne w Twoim życiu, to myślę, że coś trzeba zmienić. Nie wystarczy przynależeć do jakiejś grupy ludzi. Nie wystarczy uczynić jakieś zewnętrzne rzeczy w naszym życiu. Ale konieczna jest taka odnowa i taka pokuta i taka przemiana i takie doświadczenie Bożej łaski, Bożego miłosierdzia i Bożego działania, które rodzą owoc w naszym życiu. Pan Jezus, przestrzegając przed fałszywymi prorokami, fałszywymi nauczycielami, powiedział, abyśmy badali ich owoc. Ale to ostrzeżenie sięga dalej. Do każdego z nas, który sam siebie chciałby okłamywać i chciałby okłamywać innych. Gdyż w innym miejscu Pan Jezus mówi, dobre drzewo rodzi dobre owoce. Zasadźcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Natomiast jeśli drzewo jest złe, nie może rodzić dobrego owocu. I tutaj jest to pewna analogia do przemiany w życiu człowieka, że z natury wszyscy jesteśmy złymi drzewami, które rodzą złe owoce. I to musi umrzeć. To musi być wykorzenione. I to może dokonać się tylko przez łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy w pokorze i w pokucie przychodzimy do Niego z tą naszą grzesznością i z tą naszą słabością i szukamy Jego ratunku, szukamy Jego zbawienia. I wtedy On jest w stanie wykorzenić z nas to, co złe, i zasadzić to, co dobre. Zaszczepić w nas nowe życie. I to nowe życie rodzi dobre owoce, tak jak dobre drzewo rodzi dobre owoce. Jeśli nie ma dobrych owoców, to znaczy, że nie ma też dobrego drzewa. I Słowo Boże mówi, żebyśmy się nie łudzili, nie okłamywali samych siebie, ale żebyśmy badali nasze serca, badali nasze życie. Czy rzeczywiście jesteśmy w wierze, czy trwamy w wierze, czy trwamy w Chrystusie, czy nasze życie wydaje owoc. Czy jesteś człowiekiem, który kieruje się Bożym prawem, Bożym słowem, Bożym porządkiem? Czy jesteś człowiekiem, który żyje z dnia na dzień, miotany okolicznościami, miotanym przez opinię tego świata, miotanym przez jakieś złe inspiracje? Czy Twoje życie jest życiem, w którym oglądasz zwycięstwo nad wrogiem? Czy wciąż ponosisz porażki i klęski? Słowo Boże mówi, żebyśmy nie próbowali myć na zewnątrz tylko misy bez opróżnienia i nieczystości. Wielkim niebezpieczeństwem dla każdego z nas jest zajmowanie się właśnie tak jak faryzeusze zajmowali się tymi rzeczami zewnętrznymi, tymi tylko symptomami, tylko tymi problemami, zamiast zająć się istotą sprawy, zamiast zająć się sercem. Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym bratem, który opowiadał mi o problemach w jego zborze i o tym, jak niewielu ludzi przychodzi na nabożeństwa i starsi próbują w jakiś sposób zapobiec temu problemowi, jakoś zaradzić temu. I tak w tej rozmowie z nim jakoś tak zdałem sobie sprawę i też tak do niego mówię, wiesz co, to tak naprawdę istotą sprawy nie jest to, że uda wam się jakoś ludzi sprowadzić na nabożeństwo. Że w jakiś sposób, jakimiś działaniami doprowadzi do tego, że ludzie będą się czuli w obowiązku, żeby przyjść. Jeśli ich serca nie będą przemienione, jeśli nie będzie tego pragnienia, żeby przyjść, jeśli w ich sercach nie będzie tej miłości do Boga, która będzie ich ciągnęła do społeczności z braćmi i siostrami, to jakiekolwiek działania w kierunku naprawienia tego nieprzychodzenia na nabożeństwa są bezużyteczne. Coś jest u podstaw tego, że ludzie nie przychodzą. Gdzieś jest
jakaś przyczyna tego, jakiś głębszy powód. I tym się trzeba zająć. Do tego się kierować. O tym mówić. Żeby serca ludzi były we właściwym miejscu. A wtedy owocem tego naturalnym będzie to, że będą chcieli się zgromadzać. Będą pragnęli społeczności z innymi wierzącymi. Gdyż to jest naturalny kolejny owoc nawrócenia. Że miłujemy braci. Że nie jest nam obojętne, gdzie oni są. I nie chcemy stać gdzieś z boku i wydawać, nie wydaje nam się, że jesteśmy samowystarczalni, ale jesteśmy świadomi naszej potrzeby i też jesteśmy świadomi naszego obowiązku, żeby służyć innym. A więc patrząc na te owoce, pamiętajmy, że istotą jest, jakim jesteśmy drzewem. Jeśli widzisz te owoce, jeśli one się pomnażają w Twoim życiu, to dołóż wszelkich starań, aby było ich jeszcze więcej. Jeśli zaś jakiś brak jest tych owoców, to pokutuj. Szukaj przemiany Bożej. Szukaj zbawienia dla swojego serca. Szukaj Jego łaskawego działania. Abyś był prawdziwie wierzącym człowiekiem, a nie tylko z nazwy. Kiedy przechodzimy do 8 rozdziału, tutaj klimat się zmienia. Może to, co ja powiedziałem, nie było w jakimś takim radosnym klimacie. Ale czytając te wiersze, myślę, że taki klimat odebraliście, tak? Pokój, bezpieczeństwo, ołtarz. Tak wszystko tak dobrze, ładnie, składnie idzie. Samuel objeżdża te południowe miasta i tam dokonuje sądów Izraelitów. Wydaje się jakiś taki porządek, jakaś taka harmonia, jakoś tak, tak wszystko ku dobremu idzie. Chwała Bogu. Tak dobrze się kończy ten 7 rozdział. Ale kiedy wchodzimy w 8 rozdział, to od razu jakaś taka czarna chmura. Niestety, tak jest życie. Tak jest życie. Nie jest tak, że po prostu w górę i w górę i w górę. Tak powinno być. Tak ma być. Tak, tak jesteśmy wzywani, żeby tak było. Ale wiecie, jak to jest. Tak już dobrze nam idzie, już tak się wspinamy, już tak się, tak już się poczuliśmy bezpieczni i nagle. A czasami nie nagle, czasami tak to z dnia na dzień gdzieś coś tam zaniedbujemy, gdzieś tam coś sobie odkładamy i w końcu wychodzi z tego bigos. Pojawiają się problemy. I czytamy tutaj, że gdy Samuel się zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel. Młodszemu zaś Abiasz, piękne imiona. Byli oni sędziami w Beerszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami. Gonili raczej za zyskiem. Brali datki i naginali prawo. Według tłumaczenia Biblii Gdańskiej nie chodzili synowie jego drogami jego, lecz udali się za łakomstwem i brali dary, a wywracali sąd. I właściwie te słowa to wszystko to, co wiemy o domu Samuela. Wszystko, co wiemy. Nic nie wiemy o jego żonie. Nic nie wiemy o tym, jak wyglądało jego życie rodzinne. Jedyne, co wiemy o życiu rodzinnym Samuela, to to, co tu jest zapisane w tych kilku smutnych wierszach. Samuel miał 2 synów. Być może miał więcej. Mowa jest tylko o tych 2, którzy byli sędziami. Jednemu nadał imię Joel. Co znaczy, Jahwe jest Bogiem. Albo Jahwe jest moim Bogiem.
a drugiego nazwał Abiasz, co znaczy Jahwe jest ojcem, albo Jahwe jest moim ojcem. Więc te imiona świadczą o tym duchu, który był w życiu Samuela. O tej miłości do Boga, o tym pragnieniu, by Bóg był wywyższony również w jego rodzinie, również w jego domu. I w czasie, gdy on był sędzią, ci dorastali i gdy czytamy, Samuel się zestarzał, ustanowił ich sędziami nad Izraelem. Posłał ich tam na południe kraju do Beerszeby, aby tam sprawowali w jego imieniu sąd. Najwyraźniej z tym postępującą słabością ciała w późniejszym wieku czuł jakąś potrzebę kogoś, kto by pomógł mu w tych jego pracach. I ustanowił swoich synów sędziami. To było coś rewolucyjnego. Jeśli pamiętacie, a mam nadzieję, że pamiętacie, bośmy spędzili chyba z rok czasu w tej księdze sędziów, nigdy nie było czegoś takiego, żeby ktoś kogoś ustanawiał sędzią. Nie było czegoś takiego, żeby to syn po ojcu dziedziczył ten urząd. Ale czytamy, że to Bóg powoływał zawsze kogoś na sędziego, kiedy była taka potrzeba. Nie było czegoś takiego, że oni mieli sędziów w Izraelu, którzy jeden po drugim w jakiejś sukcesji sprawowali ten urząd, tę służbę. Czy Samuel rzeczywiście postąpił mądrze, stawiając swoich synów na tym urzędzie? Widząc jego serce, widząc jego służbę i widząc jego oddanie Bogu aż do końca jego dni, bo to jeszcze nie koniec życia Samuela opisane w tej księdze, możemy wnioskować, że Samuel uczynił to, co sądził, że będzie dobre, że będzie słuszne. Najwyraźniej nie kierował się tutaj słowem Pana, ale kierował się swoim własnym rozumem. I widząc tą potrzebę kontynuacji tej służby, którą Bóg jemu powierzył, uznał za słuszne, aby swoich synów wprowadzić na taki urząd. Ale w ten sposób najwyraźniej nieświadomie uczynił krok w kierunku ustanowienia takiego władcy, który będzie przekazywał tą władzę swoim potomkom, czyli w kierunku królestwa. I w następnych wierszach widzimy, że to, co on uczynił, jak gdyby Izrael, patrząc na to, dochodzi do wniosku, skoro Samuel ustanawia swoich synów sędziami, dlaczego nie mielibyśmy mieć władcy, dlaczego nie mielibyśmy być króla, którego synowie w naturalny sposób będą dziedziczyć ten urząd i będą nad nami z pokolenia w pokolenie sprawować władzę, tak jak wszystkie inne narody. Dlaczego mamy czekać, aż Bóg kogoś powoła, aż Bóg kogoś postawi, żeby nas ratował, żeby nas chronił, żeby nas nauczał, żeby nas strzegł, kiedy tak jak wszystkie inne narody możemy mieć poczucie bezpieczeństwa w królu, w władcy, który będzie za nas walczył, który będzie nas chronił i będzie decydował o tych kluczowych sprawach w państwie. Jeśli pamiętacie, w Księdze Sędziów w 8 rozdziale pojawiła się już taka myśl w Izraelu. Kiedy Gedeon
wyzwolił Izraela spod władzy Midjańczyków, starsi izraelscy przyszli do Gedeona i rzekli: panuj nad nami ty i twój syn i twój wnuk. Wybawiłeś nas bowiem z ręki Midjańczyków. Ale Gedeon wtedy miał na tyle jakiegoś takiego duchowego wejrzenia i zrozumienia, że odpowiedział im: ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Jahwe będzie panował nad wami. I jakkolwiek porównując Samuela do Gedeona, Samuel przynajmniej u kresu swego życia stoi jak światło wobec ciemności, wobec Gedeona, to jednak w tej decyzji, w tym działaniu, wydaje mi się, popełnia poważny błąd. Najwyraźniej ma jakieś tutaj inne zrozumienie niż miał Gedeon i kierując się, myślę, tym, co wydawało mu się najlepsze. I nie mając tutaj chyba jakiejś osobistej chęci wywyższenia swoich synów ponad innych, mam nadzieję, że nie to towarzyszyło jego decyzji, popełnia błąd, który później przynosi katastrofalne rezultaty. I znowu tutaj warto się nad tym zatrzymać, gdyż łatwo jest minąć to, co tu jest zapisane w tych pierwszych wierszach i myśleć, czy to, że Samuel ustanowił swoich synów, mogło mieć tak katastrofalne skutki w życiu całego narodu. Tak samo jak w naszym życiu jest wiele takich małych rzeczy, takich jakichś decyzji, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dalekosiężne skutki będą miały. Ale tak jest, bracia, siostry. Czasami jest to jakaś mała, drobna rzecz. Jakiś mały błąd, który popełnimy. I wydaje się w danej chwili, kiedy go popełniamy, że to da się łatwo jakoś zatuszować. Da się to jakoś łatwo usunąć. I nie wiemy, jakie to za sobą pociągnie konsekwencje. Tak jak Dawid, kiedy wiele lat później będzie stał na dachu swojego domu w pewne popołudnie i to jedno spojrzenie za dużo przyniesie jaką katastrofę w jego życiu, w życiu jego dzieci, całego narodu. Popatrzmy jeszcze przez chwilę na tych synów Samuela i zobaczmy też siebie w nich, gdyż patrząc na błędy opisane w Słowie Bożym, konieczne jest, abyśmy patrzyli na nie jak w zwierciadle. Jakże łatwo jest nam patrzeć na Izraela, na pustyni, na ich narzekanie, na ich biadanie, na ich niewiarę i myśleć, jakże oni mogli po takich doświadczeniach i po takich cudach być tacy niewdzięczni, tacy marudni i tacy bez wiary. Podczas gdy nasze życie, jakże często, dokładnie tą samą piosenkę śpiewamy. O ileż większą łaskę my otrzymaliśmy, o ileż bardziej my zostaliśmy błogosławieni. A jakże często i nasze życie pełne narzekania i niewiary i ciągłego jęczenia nad naszym losem. Dlatego, kiedy patrzymy na te starotestamentowe historie i te błędy ludzi, zawsze czytajmy je z takim sercem i z takim nastawieniem. Panie, czy Ty coś mi nie próbujesz pokazać? Czy ja czytając to może też nie popełniam jakiegoś takiego błędu? Nigdy nie zajmujmy takiej postawy ludzi, którzy patrzą z boku i patrzą na te historie, na te ich błędy i mówią, że też oni
i myślimy, że to nas nie dotyczy. Wtedy jesteśmy podobni do tego człowieka, który chodzi z tą wielką belką w oczach i, wiecie, dostrzega źdźbła innych, a swojej własnej belki nie widzi. Nie, to zostało zapisane dla mnie i dla ciebie, braci i siostro, abyśmy się coś z tego nauczyli, abyśmy coś dla siebie wzięli, abyśmy coś poprawili w swoim życiu. A więc po pierwsze, popatrzmy, jak wielkie były ich przywileje. Ci synowie Samuela byli wychowani w rodzinie jednego z największych, najbardziej wiernych Bożych sług, jacy pojawili się w historii tego świata. Mieli ten przywilej słuchania jego nauki, wykładu Bożego Słowa, zarówno w zaciszu prywatnego domu, jak i publicznie. Najprawdopodobniej byli dobrze zaznajomieni z prawem Bożym, gdyż Samuel był sędzią na podstawie tego prawa. Ze względu na pozycję swojego ojca, oni sami byli też w poważaniu i w końcu zostali przez Samuela postawieni na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach. I wszystkie te rzeczy, moglibyśmy spodziewać się, powinny ich uczynić sprawiedliwymi, prawymi, oddanymi Bogu, rozważnymi ludźmi. A jednak tak się nie stało. Najwyraźniej pobożność nie jest dziedziczna. Jeden z komentatorów powiedział coś takiego, że grzesznik rodzi grzesznika, ale święty nie rodzi świętego. Myślę, słusznie, bardzo trafne. Grzesznik rodzi grzesznika, ale święty nie rodzi świętego. Jakkolwiek wiemy, jak ogromny jest wpływ rodziny, jak ogromny jest wpływ pobożności człowieka na jego dzieci, na najbliższą rodzinę, tak wiemy, że tylko Boża łaska może dokonać przemiany ludzkiego serca. Nasze wszelkie wysiłki kształcenia i wychowania i nauczania nie są wszechmogące. Nie są. Mają swoje wielkie ograniczenia. Kiedy dzieci dobrego człowieka wychodzą na złych ludzi, można w tym dopatrzeć się często jakichś błędów w wychowaniu. Czasami ten pobożny człowiek za bardzo zajmuje się innymi pobożnymi sprawami zamiast swoim własnym domem i wychowaniem własnych dzieci, przekazaniu im tych najważniejszych duchowych prawd. Czasami jest to wynikiem jakiegoś braku obecności w domu z powodu podróży czy jakiegoś rodzaju pracy. Czasami jest to wynikiem jakiegoś braku spójności w życiu takiego człowieka, że jest inny publicznie, a inny w domu. Inaczej rozmawia z braćmi i siostrami, a inaczej rozmawia ze swoją żoną. Dzieci na to patrzą. Gdzieś widzą jakiś dysonans. Gdzieś widzą jakieś hipokryzję. Czasami jest to wynikiem używania jakichś niewłaściwych metod wychowania. Nadmiernej, jakiejś takiej suchej, pozbawionej miłości, dyscypliny. Albo znowu takiego pozwalania na wszystko i takiego ogólnego przyzwolenia. Czasami jest to wynikiem pozwalania na jakieś bliskie kontakty z ludźmi, którzy wywierają większy wpływ niż rodzina.
I tutaj całą masę moglibyśmy innych rzeczy przedstawić, które mogą być u podstaw tego, że dzieci pobożnych ludzi wychodzą na złych ludzi. I tak jak powiedziałem, mamy za mało informacji o tym, co działo się w domu Samuela, żeby wyciągnąć wnioski, że coś takiego miało miejsce w jego domu. Nie wiemy tego. To, co na pewno możemy stwierdzić, to to, że nawet jeśli mamy idealną edukację, idealne warunki, to nie jest tak, jak mówi ten świat, że dziecko to jest taka biała tablica, tabula rasa, i że to, co to dziecko, na kogo wyrasta, jest wynikiem wyłącznie tego, co na nim ktoś pisze i co tych wszystkich zewnętrznych rzeczy. Wiemy, że człowiek sam w sobie rodzi się już z jakimś potencjałem zła i nieprawości. I wszelkie nasze wysiłki edukacyjne i wszelkie nasze wysiłki, żeby zapisać tą tablicę jak najlepiej, spełzną na niczym, jeśli nastąpi ta przemiana od wewnątrz, która jest wynikiem Bożej łaski i przyjęcia tej łaski przez człowieka. Dodatkowo w ich sytuacji została im powierzona władza. A władza co robi z człowiekiem? Mówią niektórzy, psuje. Im więcej człowiek ma władzy, tym narażony jest na większe niebezpieczeństwa. I nie każdy człowiek jest w stanie znieść posiadanie wpływu na innych, posiadanie władzy nad innymi. Wielu władza uderza do głowy. Pamiętacie tą historię z Ewangelii Łukasza, gdzie Pan Jezus mówi o szafarzach. I mówi, że Pan ustanawia takiego wiernego i roztropnego szafarza nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie we właściwym czasie. I mówi o jednym, który sobie z tym radzi, który jest dobrym szafarzem i wierny, i Pan przychodzi i zastaje go czyniącego to, do czego został powołany. Ale czytamy, jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, i zaczął bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się. Czyli jest też i takie niebezpieczeństwo takiego sługi postawionego w takim miejscu, bo on może tak sobie, tak, ma taką władzę, żeby teraz tą władzę, którą mu dano, żeby się opiekować, teraz wziąć i zacząć wykorzystywać dla własnych przyjemności i dla własnego zysku i dogadzania sobie samych. A więc ci młodzi ludzie postawieni na tej pozycji władzy najwyraźniej nie byli do tego przygotowani. Nie byli ludźmi, którym można było powierzyć taką odpowiedzialność. Oczywiście ostatecznie każdy człowiek decyduje o tym, czy wybierze dobro i odwróci się od złego, czy też odepchnie zło i wybierze. Odepchnie dobro i wybierze zło. Jak Paweł pisze w liście do Rzymian, każdy z nas za siebie samego zda sprawę Bogu. Tak jak jako rodzice jesteśmy z pewnością odpowiedzialni za nasze dzieci, jako małżonkowie jesteśmy odpowiedzialni za naszych współmałżonków i jako dzieci w jakiejś mierze jesteśmy odpowiedzialni też za naszych rodziców, za naszych krewnych. Tak Słowo Boże mówi, każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. Widzicie, do Galacjan Paweł pisze, albowiem każdy własny ciężar poniesie. Ci synowie Samuela, mając tak dobry przykład, mając tak dobre wychowanie i te wszelkie błogosławieństwa, które mieli, nie chodzili drogą Samuela, ale zeszli na drogę umiłowania bogactw i chciwości. Mając przykład ojca, dla którego największą wartością były sprawy Boże, oni umiłowali ten świat i
poszli za żądzą pieniądza. Czytamy, że gonili za zyskiem. A wiecie, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Iluż to ludzi? Iluż to wierzących? Uwikłali się dorabianiem się i dorabianiem się i więcej, i więcej, i więcej. Jakież niebezpieczeństwo jest w takim stanie, gdzie nie mamy satysfakcji z tego, że mamy co jeść i mamy gdzie mieszkać, i mamy się w co przeodziać, i ciągłemu pożądaniu, żeby mieć więcej i lepiej i wygodniej. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się w przeróżne cierpienia. Kiedy Jetro odwiedzał słabnącego Mojżesza, dał mu taką dobrą radę i mówi: wybierz sobie, wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bogobojnych i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i tych ustanów przełożonymi. Niestety w sercach synów Samuela zwyciężyła miłość mamony. Czytamy, że brali datki. I to wyrażenie często jest tłumaczone jako po prostu przyjmowanie łapówek. I tutaj o to najwyraźniej chodzi. Że jako sędziowie naginali prawo. Zresztą o tym dalej jest wyraźnie mowa. Ich decyzje były oparte na ich osobistych zyskach, a nie na wiernym posłuszeństwie Bożemu prawu. Oni otwarcie burzyli to wszystko, nad czym Samuel pracował, żeby to wznieść przez tyle lat. Pomyślcie, jakaż to tragedia, kiedy ten pobożny ich ojciec, wybrany przez Boga, pomazany przez Boga na proroka i sędziego, przez tyle lat był w stanie coś tak, wydawałoby się, mocnego i trwałego wznieść, a jego właśnie synowie niszczyli to i podważali to. I ten urząd sędziego wystawiali na pośmiewisko. Ich, ci ludzie, którym mieli służyć, tak jak wcześniej synowie Heliego, patrzyli na nich z brazą. I widzimy w następnych wierszach, że w Izraelu zaczęło się szemranie przeciwko nim. Ludzie mieli dosyć tych dwóch i ich sędziowania. I w końcu ich postępowanie doprowadziło do narodowego przewrotu. Przewrotu, który nie tylko dotyczył tutaj tej instytucji sędziego, ale dotyczył całego tego ideału państwa, jakim był Izrael od samego początku, gdzie byli narodem innym od wszystkich innych narodów, gdzie byli narodem szczególnie wybranym, szczególnie ubłogosławionym, gdzie sam Bóg był ich królem i był ich sędzią i był ich panem. I ta, wydawałoby się, mała rzecz, ta nierozważna decyzja Samuela doprowadziła do sytuacji, w której Izrael stanął przeciwko temu odwiecznemu już porządkowi, jaki Bóg ustanowił, i postanowili być tacy jak wszystkie inne narody. Jak ważne jest, abyśmy strzegli naszych dróg i abyśmy nie zbaczali na manowce. Jak ważne jest, żebyśmy trzymali się nie tylko w tych wielkich decyzjach tego, co nam mówi Bóg, ale w każdej sprawie szukali Jego woli. W każdej sprawie pytali się Jego, czy to jest dla Jego chwały, czy to Jemu się podoba, czy to przyniesie dobry owoc, czy też może stać się przyczyną jakiegoś zgorszenia, jakiegoś nieszczęścia, jakiegoś zła. Tak jak w jednej z przypowieści czytamy, że mała mucha
potrafi zniszczyć olejek aptekarza. Jedna mała mucha. Wystarczy kropla dziegciu w naszej potrawie i to już jest to niczego, nie da się tego zjeść. Otrzymaliśmy i ciągle otrzymujemy tak wiele z Bożych skarbnic łask. Po co? Po to, byśmy jaśnieli chwalebnym blaskiem w otaczającej nas ciemności. Mamy przed sobą doskonały wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa i otrzymaliśmy świadectwo wielu bohaterów wiary. Dlatego ostrożnie stawiajmy nasze kroki każdego dnia na tej wąskiej drodze, która wiedzie do żywota wiecznego. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo. Dziękujemy, że jest ono dla nas źródłem życia. Dziękujemy, że dałeś to słowo, abyśmy nie zginęli w ciemności, opierając się na naszych ludzkich domysłach i kierując się naszą własną mądrością, która jakże często, nawet kiedy mamy dobre chęci, zawodzi nas. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji takich czy innych naszych posunięć. I szczególnie w czasie, kiedy jest nam dobrze, szczególnie w czasie, kiedy wydaje się, że odnosimy sukcesy i posuwamy się do przodu i otoczeni jesteśmy Twą ochroną i zabezpieczeni, zaopatrzeni, ubłogosławieni, jakże łatwo jest nam zapomnieć o Tobie. Jakże łatwo wtedy jest polegać na swoich sukcesach, wydawałoby się, bo to przecież nie nasze sukcesy, Panie, ale Twoja łaska działająca w nas. Ale jakże łatwo wtedy myślimy, że jesteśmy mocni. Jakże wtedy czasami zapominamy się modlić i szukać Ciebie, bo wydaje nam się, że jesteśmy już dojrzali, że już wiemy, co należy robić i jak postępować. I już myślimy, że nie musimy się Ciebie radzić i nie musimy tak uważnie Ciebie słuchać, bo już tacy jesteśmy mądrzy i dojrzali. Jakże łatwo, Panie, jest zejść z tej drogi życia. Jakże łatwo jest wtedy zatracić tą więź, w której uświadamiamy sobie naszą słabość i Twoją siłę i naszą zależność od Ciebie i naszą potrzebę Ciebie. Jakże sprawy tego świata wydają się wtedy ważne. Jakże łatwo być zwiedziony łudą bogactw, tymi różnymi ofertami, które ten świat przed nami składa. Panie, daj, abyśmy dzisiaj, rozważając te historie, te przykre wydarzenia w życiu ludzi mające miejsce po tak błogosławionym czasie, mogli widzieć każdy z nas samego siebie. I abyśmy mogli wziąć te słowa jako słowa przestrogi dla nas, aby pilnować naszych dróg, pilnować naszych kroków i nie zbaczać z tej wąskiej drogi życia za Tobą. Patrzeć na Ciebie, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Patrzeć na Twoje poświęcenie, na Twoje zaparcie się niebiańskiej chwały, dostojeństwa i bogactwa, na Twoją postawę sługi, uniżenia, służby, pełnienia woli Ojca z serca. Daj, Panie, abyśmy i my tym obrazem i tym wzorem inspirowani szli we właściwym kierunku. Daj, abyśmy przestrzeżeni błędami innych, nie powielali ich błędów. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Pomóż nam.
Użyj tego słowa. Prosimy. Amen.